Dam, dam, dam! Cześć, witam was serdecznie, z tej strony Nitek. Dzisiaj gramy serdecznym, takim fajnym golaskiem, gramy Forst. To są luźne gadki, filmiki bez edycji, ale dzisiaj jest edycja wyjątkowa, ze względu na to, iż gra była rozgrywana przeze mnie też w trybie multi, w trybie kooperacji, w trybie, który warto wam pokazać, ze względu na to, iż są znaczące różnice między grą single player, a multiplayer w ten tytuł. Pokażę wam mniej więcej, o co chodzi, to będzie ten zalążek gry single player, czyli pierwsze takie plansze tutorialowe, zaraz sobie szybko jakąś ogarniemy, żebyście wiedzieli, o co chodzi, żebyście też wiedzieli, co dzieje się w trybie multi, bo tam już nie zagłębialiśmy się w to, jak w to się gra, tam już po prostu graliśmy, tak jakbyśmy grali normalnie, było śmiesznie, dużo zgonów, dużo faków, dużo dziwnych innych wyrazów. Serdecznie zapraszam na dalszą część, natomiast na początek pokażę wam, jak w to się gra, co by was ewentualnie zainteresować, tudzież odrzucić od Forst. Forst jest w ogóle grą, która była ufundowana jak wiele w zeszłym roku, 2013, przez kampanię na Kickstarterze. Przedstawia ona historię, która jest cienka jak dupa węża i nie wnosi nic wiele właściwie do niczego. Są gladiatorzy, są areny, są jakieś obiektywy i w ogóle staramy się pewnie być największym koksem z koksów. No i o to też w grze mniej więcej chodzi. Biegamy po tych arenach, wypełniamy różne cele, różne obiektywy sobie tam wypełniamy. No i tak rozgrywka się toczy. Jest ona fajna, jest ona satysfakcjonująca, a zagadki po tym, jakie są, to zobaczycie właśnie w tej drugiej części multi, bo po prostu nam mózg się zlasował. To, co widzicie tutaj, to oczywiście ekran postaci. Ekran postaci to jest pokój między pomieszczeniami. Tutaj mamy możliwość doboru skilli dla naszego bohatera. Ja już tutaj jakieś kilka ulubionych sobie znalazłem, więc sobie cały czas je dobieram. To jest tak samo jak niektórzy mają to, że miecz z początku gry trzymają do końca. Możecie też wcielić się w inną postać. Ja akurat gram takim kolesiem, który ma nożyczki do depilacji, do peelingu. Jest też tank, który niczym Kapitan Ameryka miącha tarczą. Jest archer, który grałem właśnie w tym multi i jest postacią dość taką sobie. No i jest też wojownik, który ma tutaj Warhammera, każdy z szeregiem osobnych zdolności, natomiast zdolności, które odblokujecie grając jakąkolwiek postacią, ta sama ich ilość jest dostępna dla każdej z innych, co właśnie możecie teraz na przykład zaobserwować, że no mam identyczny zestaw skilli, jakie mam dla mojej postaci podstawowej. Ja mówię, że to jest podstawowa, no bo gram nią najczęściej. Nie przedłużając dalej, rzucimy się teraz na arenę, rzucimy się na pożarcie, tak żebyście wiedzieli, o co w tej grze dokładnie chodzi. Jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o miłość, o PI albo o pieniądze, no akurat tutaj o żadne z tych dwóch. To jest przykładowa arena, arena początkowa, tak żeby, tak jak mówiłem, pokazać wam mechanikę tej rozgrywki, która jest w Forst. To, co widzicie tutaj, to jest kulka, to jest nasz przywódca duchowy i dowolnie sobie nią sterujemy. Naciskając spację, ta kulka sobie leci za nami, możemy ją sobie też przykleić do pleców, jesteśmy wtedy tacy elektro, trendy, frenzy i możemy naparzać wesoło potworki. Natomiast no, samo noszenie na plecach tej kulki jest dość słabe, chyba że ma właściwości lecznicze, no bo właśnie ona przybiera właściwości różnych shrine'ów, tak jak to było w Diablo, które uaktywniają różne zdolności. Przeciągając ją przez te właśnie poszczególne punkty, powodujemy, że ona nabiera różnych właściwości. Teraz jest na przykład kulką wybuchową. W związku z tym możemy zniszczyć tą statuę. Oczywiście działa to także na innych graczy, a także na przeciwników, których jest tutaj bez liku. Zaraz zresztą zobaczycie. Różnica właśnie podstawowa między trybem single a multi to jest to, że tą kulką teraz akurat sterujemy w pojedynkę, no bo kto ma nam nią operować, natomiast w trybie multi każdy z graczy dowolnie może tą kulkę przesuwać, może nią wołać, może ją odbijać, przerzucamy się, czasami są levele takie, że sprzężają nas wokół tej kuli, więc trzeba się trzymać jej blisko, więc zabawy jest co niemiara, zwłaszcza jeżeli ktoś nieuważnie naciśnie sobie spację i ta kulka poleci nie tam, gdzie trzeba, przesuwając nie to, co trzeba. No, tak interakcji jest dość sporo. Na przykład tutaj jest to właśnie źródełko, o którym wspominałem, źródełko odnawiające energii. Wtedy warto właśnie kulkę przykleić sobie na plecy, ona nas uzdrawia. Natomiast co warto wiedzieć, to właśnie, że oprócz tej różnic single multi i tego, że tam jest przeciwników, kurwa, tyle jest, ja pierdolę, to też warto wiedzieć, że te zagadki zmieniają się właśnie też dlatego, że jest graczy więcej i wystarczy już dodatkowy jeden gracz i te zagadki czasami potrafią się diametralnie różnić, co zresztą będziecie świadkiem właśnie na filmiku w drugiej części w trybie multiplayer. Tymczasem mniej więcej już mechanikę taką tych zagadek wam przedstawiłem. Warto też wspomnieć o walce, która też ma dość oryginalną mechanikę, dość oryginalnie się tutaj korzysta z tych zdolności. Jak widzieliście, zdolności są dwie, aczkolwiek widzę tutaj nad paskiem energii, że byłoby miejsce na trzecią, więc podejrzewam,
przypływ energii w którymś momencie. Jest też tutaj, to co widzicie tutaj, to jest dodatkowe życie. Dodatkowe życie, które oczywiście po tym, jak zakończymy żywot, tracąc wszelkie punkty zdrowia, to zużywamy. Natomiast życie to w single player odnawia się po pół minuty. Natomiast no, takiej opcji już w koopie nie ma, tam trzeba pół minuty wytrzymać. Natomiast no wiadomo, że jeżeli ktoś wytuczy nam całą drużynę, no to goodbye, Ameryka, goodbye. Wracając do systemu walki, o którym chciałem wam opowiadać, właściwie tylko powiedzieć jedną rzecz, bo tak naprawdę za dużo też tam mówić nie ma co. Zresztą zobaczycie to, jakie to ma przełożenie na walkę. Nie, zobaczycie, tam nie było to tak dość widoczne. Tymczasem kombinujemy z tą kulką, żeby powysadzać wszelkie statuły. Statuł mamy jeszcze 3 do wysadzania. Jak widzicie, no te zagadki na multi, na singlu są dość takie smętne. Wracając do walki wreszcie. Szlachtując ich tutaj moimi nożycami do peelingu, widzicie, że nad paskiem tych przeciwników pojawiają się takie znaczki. To są tak zwane marks, czyli znaczki. Odpowiednia ich ilość warunkuje siłę naszego specjala. I tak, jeżeli tych znaczków jest na przykład 0, nasz specjal będzie miał na przykład 2 HP zabierał. A jeżeli będzie naładowany na maksa, czyli będzie miał tych pasków 5, zabierze ich na przykład tego zdrowia 50. I tak może być. I tak kombinujemy właśnie, żeby tych przeciwników jak najbardziej nastukać. O, żeby tego damage'u zadać im jak najwięcej. Natomiast zwróciliście już pewnie uwagę na to, że nie wypadają z żadnych przeciwników żadne punkty zdrowia. Nie ma też żadnego lootu, nie ma też doboru broni. Nie. Tego w tej grze akurat nie znajdziecie. Nie ma jakiegoś odmiennego ekwipunku. Są tylko te bronie, które warunkowane są przez klasy. Natomiast jakichś ich mocniejszych odpowiedników niestety nie ma. No są te zdolności, które dobierać trzeba dość ostrożnie. Natomiast za co dostajemy w takim razie experience i jak odblokowujemy nowe zdolności? Za wyzwania! Tak jest. Wyzwanie podstawowe to jest przejście oczywiście danej areny. Każdą arenę przejdziecie minimum jeden raz, to jest po to, żeby odkryć, na czym polega wyzwanie drugie. W różnych arenach te wyzwania są oczywiście różne, natomiast jedno jest wspólne, czyli przejście takiej areny na czas. To jest najgorsze chyba, co w ogóle może być w grach wideo, przechodzenie leveli na czas. No niestety jest też tutaj i jest za każdym razem. Widzicie, tu są trzy kryształy, które możecie uzyskać za każdy level. Uzbieranie ich oczywiście powoduje, że mamy tych zdolności coraz więcej, ponieważ jeden kryształ to jeden level. Ja mam level 17, więc zrobiłem 17 poszczególnych challenge'ów. Tutaj akurat zrobiłem wszystkie, łącznie z czasowym. A tutaj już te czasowe odpuściłem, a tu nawet nie zrobiłem tego objective secondary, tak zwany. Różne są te, tak jak mówiłem, zdolności, challenge, które musimy wykonać. Mamy na przykład tutaj pięciu przeciwników za pomocą jednej fali uderzeniowej do skoszenia. Tutaj musimy kulkę posłać przez 3 takie kapliczki. Jedna to jest kapliczka, która odnawia zdrowie, druga, która nadaje to, że jest bombą, te właściwości bomby wybuchowe, a trzecia to jest ta, że nadaje prędkość, więc przez te wszystkie 3 kapliczki trzeba tą bombę przeprowadzić i wysadzić jakąś statuę. Madness! Naprawdę jest szalenie, zwłaszcza w trybie multi to jest kosmos. Tymczasem to chyba już właściwie wszystkie aspekty, jakie chciałem omówić w pierwszej części filmiku. Wyjdzie nam tego dość dużo, wyjdzie nam ponad 20 minut, także siądźcie wygodnie, nalijcie sobie jakieś ciepłe kawki, herbatki, coli, tudzież innego trunku. Naprawdę dzieje się tam sporo, myślę, że warto posiedzieć, tam jest dość niezła rozkmina w trybie multiplayer i dość kompleksowa zagadka, pierwsza taka, która stanęła nam na drodze i myślę, że warto się z nią zapoznać. To, co pokazało się koło mnie, to jest wieżyczka, która powoduje, że im dłużej jest ona na mapie, tym więcej przeciwników się respi. Więc możecie koniec końców skończyć na mapie z 2, a może być ich, tych przeciwników, cała chmara. Cała oprawa wygląda dość spoko, jeżeli chodzi o taką gierkę, jest to dość kartunowe podejście, trochę tak przypomina Torchlighta 2. Natomiast no, gra się miło, jest wyzwanie, jest stosunkowo trudna ta pozycja, jeśli chodzi o rozgrywkę, nawet w singlu i nawet w multi, no bo w multi tych potworów jest więcej i jest diametralnie ta rozgrywka inna niż w trybie single, więc do pochytania jak najbardziej ze znajomymi. Bo jeżeli chodzi o szukanie jakichś randomów, to wiadomo, jak się gra z randomami, to jest pierwsza sprawa. A druga sprawa jest taka, że tych randomów tak naprawdę dużo nie ma. Ale to, czym gra was wita, to informacją, że coś jest skopane jeszcze z tym szukaniem przeciwników, co dość słabuje jak na 2 miesiące obecności tej gry na rynku. Natomiast jeżeli macie znajomych, przebieg rozgrywki, samo łączenie i dołączanie do nich, do ziomeczków, żeby sobie poszlachtować wspólnie,
przebiega bezproblemowo, rozgrywka nie ma jakichś tutaj większych zwiech i gra się całkiem fajnie, całkiem zabawnie. Jest rozkmina, nie jest to, jak może mogą sugerować pierwsze levele, bezmyślna siekanina. Jest o co powalczyć, jest kupa śmiechu. To byłoby tyle. Tymczasem ja się w takim razie żegnam z tej kwestii single player. Tamta druga wchodzi trochę z zapowiedzi, bo włączyłem kamerę z zaskoczenia, więc taki trochę sex tape nam wyszedł. Nikt nie wiedział, co się dzieje. Tymczasem ja lubię patrzeć, więc kamerowałem. Tak na zaś. Tymczasem ja się żegnam. Nastąpi teraz takie fancy przejście do single multiplayer. Życzę wam miłej zabawy. Na razie, cho. Cześć! Dobra. Cześć, multi! Mamy to. Idziemy. No, a tutaj jest jeszcze gorzej teraz. On missed step here might be your last. Tak jest. Nie ma jeszcze ice'a, a ice już jest. Dobra, bo teraz tak. Jak ja puszczę... Nie. Ta kulka musi przejść tutaj przez tego szrajna po mojej lewej. W tym momencie tutaj lecą trzy lasery. Trzeba tą kulkę wepchać do tego pachułka i przeciągnąć tak, żeby to przeszło, a my za tym się mamy chować. Oh fuck. Właśnie. Okej, okay, dobra, to który ciągnie pierwszy? No, idziemy. O kurwa! Chciałem, że ona się zatrzyma. O kurde, no. Możemy zagrać jeszcze raz. Chora gra. Nie, bo faktycznie jest. Na singlu nie ma takich rzeczy. Tu jest łatwiej trochę na singlu, bo tej zagadki początkowej to tak jakby nie było w ogóle. That shrine I've actually never seen before. Must be a new edition for this. O kurwa, co ja tutaj, gdzie ja tu polazłem? Pomijam guziki w ogóle. Ja jestem przy siebie to obrzygane. Dobra, to jeszcze raz, ja idę tak, prawą stroną. Ale to czekaj, jeszcze nie. Dobra, zaraz się odrodzi. Nie problem. Co wy robicie? Czekamy, aż się odrodzi. Ale możecie sobie już to wepchać tam w tym czasie, do tego, do fajerwerków, żeby... A no w sumie... I tego respa tam możecie załatwić, tą wieżyczkę u góry. Bo tam widzicie, jest resp, tylko on jest chyba nieaktywny jeszcze. A ja poczekam. The energy from these powerful crystals will incinerate your... A to jeszcze się masz odrodzić. Ale jeszcze się nie odradzaj. O, dobra, no to się nie odradzam, czekam. Na singlu też jest tak, że jest tylko jedno życie. Znaczy, jest jedno życie, które się odradza po pół minuty. Aha. Więc jak się zginie, to macie pół minuty tam, żeby się obudzić. Aha, i nie mamy łucznika, mamy Asidera tutaj, super. No, to tam dacie radę, tam kawałeczek, zniszczcie sobie to chociaż. No dobra, no to ja już, a nie, no to... Tak. To ja już się mam odradzać, czy sami sobie to zrobicie zaraz, na dwójkę? Zaraz. Kurwa, umrzy. Bo na singlu nie ma w ogóle tej bariery też chyba, z tego co pamiętam, w tej mapie. Dobra, masz się odrodzić. Dobra, więc poniekąd jakaś tam różnica jest, to w sumie dobrze. Zachęca do tego, żeby bawić się w multi. Dobra, czekajcie. Ja sobie wezmę kulkę. Weźmiesz. No, weźcie ty, wysę kulkę, dobra. Dobra, czekam tutaj. Kurwa, jakie kombinacje w ogóle. Norweska. Bim. Dobra, ciągnijcie to. Okej. A gladiator needs brains as well as brawn. Nie chcę wiedzieć, jakie są zagadki na ostatnim levelu. No. A to jest dopiero 2-1. Dobra. Kuleczkę weźcie. Okej. Okay. Drugie podejście. Ja i mój nędzny łucznik. One misstep here might be your last. Łucznik jest zajebisty. Nie jest. Jest. Nie, okejki nie ma. Kurwa, weźcie to tam, dobra, czekajcie. Nie, tu we trzech się nie da przejść. No to idźcie, to ja se tu pójdę sam. That's more like it. We're a team. A kurde. Ej, zamknęły się, dobra. Dobra, to poczekaj, to ty już się tam odwróć, a ja się zabiję i poczekacie na mnie. Nie idź tam, bo tam zaraz wyjdzie taki mini boss trochę. Okej. Nie, poczekaj, niech on się odrodzi. A to ja mogę się też już zabić właściwie. To ja się zabijam ale, też. Ale nie masz... Mam, odrodzimy się na strusiu. Może. Tak. Dobra. Aha, dobra, to idźcie, ja zaraz wrócę. Oh fuck.
Wow. Kurde, tą wieżyczkę by się przydał, no już nie ma się. Tak, tu weźcie ją, bo to będą te wybuchacze. Gdzie jest kulka? Co by z tą kulką? O, zabrałeś kila. Tak. Dobra, jest otwarte. Dobra, i teraz jest tak. Teraz albo idziemy do tego czerwonego i kończymy planszę, albo próbujemy się dostać do tego zielonego, robiąc jakiś challenge. Niestety ja go nie zrobiłem, więc nie wiem za bardzo, jak go zrobić. Trzeba na pewno aktywować to i potem tu się jakieś dzieją dziwne rzeczy. Bo jak staniemy we trójkę... Wiadomo, co się dzieje. Nie, no, trzeba przez to płomienie, nie? No tak, ale jak staje tutaj trzeci jest potrzebny też na tą platformę, bo to jest czasowe. Zobacz, wejdź na to. Ice. Kurwa! Tak, to jest czasowy challenge, bo musisz wejść i aktywować tą platformę, a potem robić wszystko inne, co jest wymagane, żeby tego challenge'a zrobić. Tylko najpierw musisz wejść do nas na tą platformę. To my czekamy. No tak trzeba kulkę uwolnić. Ja, ale może zostać tak. Można ją tak naprawdę podstawić pod te lasery, ale można pod te lasery już ją postawić. No tak. Ale i tak trzeba chyba... A wiecie co? Weźcie sobie teraz tą kulkę. A, za daleko. Ufak. Dobra. Nie. Ale jak weź kulkę, jak ty musisz najpierw aktywować tą platformę z nami? No. Co ty robisz nam? Krzywdzisz nasze uczucia. O kurwa, jesteś tam. No to weź, że sobie ją zawołaj, żeby przejść do nas. Albo ale ja nie mogę od ty... O, skończyło się, dobrze. Ją można zostawić tutaj. A nie, czekaj, że teraz jest platforma nieaktywna. Weź ją tu wrzuć. Wrzuć ją do tego. A ja mam ją wrzucić. No dobra, ty masz wrzucić. Dobra. O. Sorry? Ale to mi tak się będzie ją przesuwać. No tak, ale to tak mniej. Oj, tutaj się dobra, pojawiło coś, co trzeba coś włączyć, widzicie? Więc ta kulka musi powędrować gdzieś tam daleko chyba. Ale to widzisz, jedna osoba musi zostać tam na górze. Mm-hmm. Nie, nie musi. Musi, bo jak chcesz przeciągnąć teraz, żeby... Można to zrobić, jak będziesz miał ten klocek tutaj wcześniej i staniesz tylko kawałek za nim, to on będzie w lewo sobie cały czas leciał tam. Bo wystarczy być tak, o, i on już w lewo leci. Czy tam nawet tak starczy. Co ty robisz? Everybody dance now. Ty. Dobra. Co tam? Co robimy? Bo ja teraz już nie wiem. Ale... Nie wiem, jeszcze nie łapię. No bo zobacz, że tutaj jak wejdziemy w trójkę, pojawia się na środku pochodnia. Już wiem. Kulkę trzeba zostawić po drugiej stronie. A tak wtedy odpuszczasz to? Ściągając z góry. Ale ta osoba chyba tam nie dojdzie. A nie, to bez sensu. Czekaj, bo... No ja muszę... Ktoś musi tu zostać. Nie, bo musimy we trójkę aktywować. A, no tak, ja pierdzę. A to się da aktywować tylko po uaktywnieniu pochodni? Tak, no a widzisz, żeby dało się teraz? Kurwa. O, katarek. Uj. No stój żeś. No nie, musi być chyba bardziej... Nie, to jest źle, bo to musiałbyś postawić tutaj jak stoisz, tak mniej więcej, o, tak, tutaj w tym miejscu postawić ten pachołek. Tak. Ten pachołek chcę postawić tak jak mniej więcej jak ja stoję i wtedy jak staniesz tutaj... A, czekaj, nie, tutaj... coś sprawdzę, dobra. Najwyżej poczekamy. O, wow. Niestety, bo... Nie, bo ten skill mi daje niewrażliwość na obrażenia, więc... Widziałem właśnie. Ty jesteś taki niewrażliwy. No nie. Ktoś się nie czai, o czym tu mówisz, że co trzeba jeszcze przestawić. A ten klocek, nie? Tutaj, żeby go ściągnąć tutaj, bo trzeba biec za nim, nie? Tak on będzie się przesuwał i ty musisz biec równo z nim. No tak jak żeśmy robili przed chwilą na tych trzech. Dobra, to pokaż, bo według mnie to tak nie zadziała, no. No to poczekaj, bo ten klocek trzeba ściągnąć tutaj. Ale nie, bo kurka mi włączy tą pochodnię.
Paczta i uczta się. Teraz by trzeba włączyć tą pochodnię, ale tej kulki zaś nie wrócimy. Okej, okay, to nie o to chodziło. To był dobry materiał na gadki. To jest dobry materiał na gadki. No jest, mam nadzieję, że nagrywasz, bo tak jest. Kmina jest dobra. Tak jest. Ty i nagrywasz. Tak jest. Super. Pozdrawiam Slowmana. Oko Sarumana. No i teraz tak, chodziło mi o to, żeby ten klocek tutaj przestawić. O, nie tutaj, za daleko. Bo tutaj pochodnie będzie ciężko uaktywnić teraz trochę. Albo nie, no kurde, nie da rady tak trochę. Trochę bardziej trzeba ten klocek przeciągnąć. No ale nie możesz, bo jak te promienie ci walną... Walną, kurde, nie wiem, że tu nie mogę... No tak, ale jakoś musimy pochodnie odpalić, nie? I co, odpalamy? Ale nie, poczekaj, jak kulka będzie z tej strony, gdzie jest teraz struś, i ten klocek będzie z tej strony, i jak zawołasz tą kulkę, że tak powiem, a nie, to cię spalą po dupie te lasery, to bez sensu. To było, co przed chwilą żeśmy zrobili. No. To nie da się tego uniknąć. Bo ten klocek wtedy złapie tą kulkę, ale nie... Dobra, bo co się dzieje, jak odpalamy pochodnie, to aktywują się te lasery i musimy stanąć we trójkę tutaj. Tak. I wtedy coś się dzieje, tylko ja nigdy nie widziałem co. Ta pochodnia tutaj, tu się pojawia jeszcze jedna pochodnia do operacji. Ale to jest dziwna rzecz, bo ona się pojawia tylko jak stoimy tam we trójkę. Więc ten klocek musi sam sobie tam polecieć, a my musimy tylko tą kulkę wezwać. Aaaaaj, właśnie na to wpadłem. Musimy zrobić tak. Tylko gdzie teraz tej kulki potrzebujemy? Kulki, patrz, teraz tak, kolejność zdarzeń. Odpalamy pochodnie, kulka do pachołka i pachołek dobra, musi iść w lewo. We trzech. I pachołek musi już iść w lewo, zobacz, tu pochodnie jest. I ten pachołek będzie sobie leciał już sam w lewo bez naszego udziału, a my musimy stać i któryś z nas musi zawołać kulkę, żeby przeszła przez tą pochodnię na środku. O to chodzi. Już rozumiecie, czy jeszcze raz? Nie. Robimy tak, że najpierw pochodnia, potem ten pachołek trzeba uaktywnić, żeby on się przesuwał tam, w tamtą stronę już. Tam, o, w tamtą stronę, żeby on sobie leciał. I jak on będzie leciał, to my musimy skoczyć tutaj i jeden z nas musi kulkę zawołać, żeby ona przeszła przez ten środek. Tutaj. No, rozumiem. Stańcie we dwóch tam już, bo... To ty jesteś, czekaj, bo ty jesteś jak... starszy kulkowy, tak? Czekaj, bo jak ja odpalę pochodnie, to trzeba jeszcze klocek odpalić natychmiast, tak. Nie? Tak. Właśnie, to jest problem. A wymyślić taką kombinację, żeby odpalić pochodnie i klocek naraz, najlepiej. To ja mogę, no, to nie, to chyba tak nie da rady. Może chyba być, gdyby... Dajcie mi kulkę. Nie mogę tutaj w róg już wejść. No i jedziemy. Nie, to tak nie, to chyba nie da rady. Musi... Ale nie, patrz, poczekaj, jakby teraz... Bo to... No, tylko, że... Ja muszę odpalić pochodnię. Jak do mnie doleci kulka, to Gambit musi ją zawołać. I wtedy ona wleci prosto w klocek. On musi odpalić ją w tą stronę. I musimy wszyscy we troje wejść tutaj. Tak, to ja będę czekał, a wy se róbcie. Znaczy, ja wołam, ty wołasz. Jeszcze raz śruś, jeszcze raz. Kurde, nie w tą stronę. Nie w tą stronę. O! Szybko, dobra, szybko. Dobra. No i teraz wołajcie tą kulkę, jak będzie ten. No! Kurde, trzeba było dłużej przytrzymać. Dobra. Ale to tak zadziała. No, dobrze, bo. Aha, tylko zostawiliśmy sobie. No, znikaj. A wydawałoby się, że taka bez mózga siekańka. Kurde, za długo przytrzymałem. Tymczasem kwitniemy tu już 10 minut. No, ale to zielony mogę ściągnąć go już tak, bo tak wystarczy dobra, stać. Dobra, wchodzimy. No i wołaj kulkę. Jeszcze nie. Kurwa! Very impressive. Dam, dam, dam! To the best of my knowledge, you're the first lady to solve it. Smart will not be happy to hear this. Yeah, challenge zrobiliśmy, wow. Time, kurde. 13 minut. No cóż.
Dobra, ja myślę, że tyle z zaskoczenia was nagrałem, więc wyszło całkiem zabawnie. Pokazaliśmy jak motyw z multiplayera, ja to samo zrobiłem w singlu, co będzie na początku tego filmiku, bo tam sobie dogram tego singla. Także to byłoby tyle. To były różne gadki, to był Forst. Do następnego razu, pamiętajcie o piątce, subskrypcji, pixpl. Do zobaczenia następnym razem. Cześć chłopaki. Na razie. Cześć. Adieu.